Proszę, piękne ujęcie monety. Ładnie widać. 50 pfenigów 1921. Rewers też w dosyć ładnym stanie. Aluminiowa moneta jak się uchowała. Ale żelazko zrobiło robotę. Ale przez moment tak wyglądała ta moneta, jakby była złota. Takie miała, wiesz, i już mówię, no nie. No a dlatego, że była w piasku. Zobaczcie, te aluminiowe monety w piasku nabierają takiej złotawej patyny. Obstrukcji można dostać w pierwszym tak momencie. Dlatego lepiej wozić ze sobą leki na stratko. A wzięłaś? Nie. Zobacz, jakie piękne. Zdobione. Pięknie wszystko widać, zdobienie, ładne. I jakiś napis jest. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was na poszukiwanie. Wróciliśmy do miejscówki, gdzie ostatnio udało mi się znaleźć mały depozycik monet pfenigowych. No i ku zaskoczeniu, niedaleko tego miejsca, pierwszy sygnał to co? Jeden pfenig. Jeden pfenig, także dobrze zaczynają się poszukiwania. Zostańcie z nami, na pewno będzie fajnie, czy? Będzie ciekawie na pewno. Czy ciekawie? Musi być. Fajnie i ciekawie, co ja pitole. Dobrze mówisz. No, a tymczasem pokaż nam tego pfeniga. Nawet w ładnym stanie zachowania. Prawie, że jak nowe. Prawie, że jak nowe, prawda. I tym razem mi poszczęściło się. Mam monetkę, zaraz zobaczymy, co to jest. Zaraz zobaczymy, co to za moneta. Przybliżymy ją sobie i będzie wszystko wiadomo. Nie do końca jest czytelna, także jeszcze trochę tutaj, a jest dwa pfenigi. Niemiecka moneta z około 1890 roku. Kolejny sygnał, zobaczcie, ID to jest 6263. Gdzieś coś tutaj powinno być niegłęboko zakopane. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj będzie zaraz. O, kurde. On się przewrócił. Gdzie to jest? Zaś mi się tu wykrywacz zaczął zbudzać. O. Nie widzę. Nie widzę. Muszę się posłużyć posiłkami, czyli propointerem. Odstawię. Gdzie to jest? Działa. Nie widzę. Gdzieś tutaj mi uciekł ten sygnał. Jest tutaj. Guziczek, ale coś ma. O. Napoleoński, ale chyba zniszczony. Zaraz go zobaczę. Czekajcie, ja ściągnę rękawiczkę, żeby można było bardziej go tutaj wyeksponować. Nie, piękny, zobaczcie. I nawet w lesie u nas trafiają się guziki napoleońskie z ładną patynką. Późniejsza wersja tego guzika, także tylko się cieszyć. Już robię zbliżenie, zobaczycie, jak on wygląda z bliska. Także to już chyba piąty czy szósty w tym roku. Pięknie, pięknie wygląda. Ładny stan. Tutaj go w zbliżeniu telefonem widać w pięknej, ładnej okazałości. 50. pułk piechoty. Ale jakiś taki trochę wytarty, nie wiem, o co chodzi. Zazwyczaj one są miedziane. Zresztą i tak ID tak pokazywało, że to jest miedź. A trzeba będzie doczyścić i to wtedy zobaczyć, co i jak. Co mi tutaj uciekasz? O, teraz będzie git. Spójrzcie. Kurde. Miałem taki piękny sygnał. Zobaczcie, góra od cybucha, od fajki. Kurde, spada mi to. Ale to się rozsypało. Ale ktoś tu przyszedł, żeby się pochwalić, co. Bo chciałem ci koszulę wyprasować. Koszulę. Komu koszulę wyprasować? Ale zobacz, jakie ładne. Komu? Pokaż.
Ja to nagram, niech nasi widzowie to zobaczą. Zobacz, jakie ładne. Idziesz, panie. Takie żelazko to jo. Nie? Zobacz, jakie. Ja, morda otworzona ku temu żelazkowi. No zobacz, jakie ładne. No widzę, zobacz. No. Ozdobione. Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje. Z drugiej strony też. Także jest. I co? I mam ten. Kupę różnych takich. Tam chyba od łuski, co? Ten no element. Właśnie nie wiem, dlatego wziąłem, żebyś sam stwierdził. Mam od część od lampy. O kurde, sporo tych rzeczy różnych. Gdzie ty byłaś? Gdzie ty byłaś? Zobaczcie. Tam, gdzie ty jeszcze nie doszedłeś. No, zobaczcie, też ładna zdobiona część od lampy naftowej. A to jest łuska? Zaraz zobaczymy. Nie, myślałem, Denka nie widziałem, to nie jest łuska. Jakiś innych parę elementów. A jakieś monetki? Tak, mam. Już nawet się obesrałam, jak zobaczyłam tą monetkę. Chodź tu. Cierpliwości. Cierpliwości. O, ale to zrobię zbliżenie zaraz wam i pokażę, co tutaj Ewelinka zaszalała. Już robię zbliżenie. Chciałam się cofnąć do ciebie, bo bałam się, że się zgubię. Proszę, piękne ujęcie monety. Ładnie widać, 50 pfenigów, 1921. Rewers też w dosyć ładnym stanie. Aluminiowa moneta jak się uchowała. Ale żelazko zrobiło robotę. Ale przez moment tak wyglądała ta moneta, jakby była złota. Takie miała, wiesz, i już mówię, no nie. No a dlatego, że była w piasku. Zobaczcie, te aluminiowe monety w piasku nabierają takiej złotawej patyny. Obstrukcji można dostać w pierwszym tak momencie. Dlatego lepiej wozić ze sobą leki na sreczkę. A wzięłaś? Nie. Zobacz, jakie piękne. Zdobione. Pięknie wszystko widać, zdobienie, ładne. I jakiś napis jest, patrz. O, ten napis może zrobić robotę, bo jak będzie to jakiejś ciekawej wytwórni albo z jakiejś miejscowości, to już w ogóle będzie sensacja. Co tam jest napisane? Dresden. A, Dresden. Miasto w Niemczech. Dresden. Super, naprawdę. Podoba mi się. Jeszcze jeden. A ten drugi napis to co? Jak to się ma? A, ja zapomniałem ci powiedzieć, że guzik napoleoński to jest na nazwie. Serio? No. Nie wiem co tu. LB. Elbing? Zobacz, jeszcze tutaj. Jeszcze są napisy, zobaczcie. Się odczyszczają, to będzie widać. Jak to jest bogato zdobione. Dresden. Ten? Patent. No, to jest ten numer patentowy, jakiś numer powinien być. Ale z tej strony nie Dresden, tylko z drugiej mnie interesuje napis, co tam jest. No, tu o. Nie wiem. Tu Max Elb. Max? Max, tak? Imię, nazwisko? Max Elb. Skrót, nie? Od jakiegoś niemieckiego. Ale pierwszy raz, naprawdę, zobaczcie, jak piękne to żelazko wygląda. Max Elb. Zobacz, może jakieś monety w środku w tym żelazku są. Jo, specjalnie dla mnie. Tak jest. Mi to przypomina mordę wieloryba. Ale takiego żelazka jeszcze nie widziałam. To ja też nie. A tymczasem u nas chwila przerwy, żeby złapać trochę energii. W przerwie poszukiwań co kuchnia serwuje? A co byś chciał? Ja? Zupkę. Kotlety de volaille. No nie wiem skąd. Zupka węgierska. Węgierska? Nie, żartuję. Czek zgłodniał i dupę przewietrzył, to wszystko smakuje. Każda zupa, każda bułka, każda przekąska. No to fakt. Te osoby, które prowadzą poszukiwania, wiedzą, jak człowiek się przejdzie po lesie, przefiltruje organizm, dotlei, trochę się wymęczy, to każde jedzenie, nawet te, co w domu nie smakuje, w lesie smakuje jak wybitne danie. Osoby, które tego nie znają, zachęcam was do aktywności fizycznej. Zachęcam was też do prowadzenia poszukiwań. Zobaczycie, co my czujemy, bo kamera tego nie zawsze oddaje. A nie dość, że to jest taki komfort, człowiek delektuje swoje ciało, swój umysł, to jeszcze też żołądek, nie? Dokładnie. Potwierdza. Ring, ding, 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 ring, ding, 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 ding. To ty przygrywasz
żeby lepsze danie było. Tak jest. To są tańce do jedzenia. Do jedzenia. Dryn, dryn, dryn. Ostrzejsze wtedy. A mięcha? Pani. Pewnie w promocji było mięso, co? Tak. Schab. Dlatego, dlatego tak dużo. Ale pierś z kurczaka droga była. Tym razem u mnie nie żelazko jak u Ewelinki, ale zobaczcie, też element, który po części był w jakimś domu, nie? Jest to tak zwana szyszka, która służyła jako odważnik do zegara, który sobie gdzieś wisiał albo stał w jakimś tutaj okolicznym mieszkaniu. A w międzyczasie ja jeszcze dokopałem jakieś aluminiowe zamknięcie, jakaś przykryweczka, teraz ją widać dokładnie, jednostronna, guzik i tu też jeszcze plomba, która ma jakieś napisy. A u mnie tym razem guziczek, niestety czysty, tak z jednej strony, tak z drugiej, łóżko się zachowało. No szkoda, szkoda, że nie jest jakimiś napisami. Ale będę szukała dalej, może się trafi. A tu mój guziczek, dekelek od kanki. No i twój, od kanki? Od kanki, od kanki. No to szukaj kanki. Szukam, szukam. No. Po raz kolejny nakopałem się. Wydrążyłem większy dół. A zobaczcie, co w tym dole. Ku mojemu zdziwieniu, pewnie i waszemu, ukazało się, zobaczcie co, ukazała się, o, bo tak trzeba to nazwać. O, tu widać, zobaczcie, prawdopodobnie zębatka, przednia zębatka od roweru, ale to za chwilę podkopię i będzie to można wyciągnąć, bo na razie kiepsko. Wyszła. Nieźle, że komuś się chciało to tak głęboko zakopywać. Coś mi się tu posypało, ale dokładnie nie wiem co. Tu jest jakiś element, taki jakieś pokrętło, to sobie odłożę, ale tutaj mam, nie wiem czy to była lampa, zobaczcie sami. Też składa się to z dwóch elementów, odskoczyło, ale tutaj ma jakiś napis, zaraz to zbliżymy i zobaczymy germany, ale co to nie, patrzcie, faworita, to chyba będzie jakaś lampa od roweru prawdopodobnie, co mi tu sygnał ten wykrywacz daje, szkoda, że nie cała, ale robi się ciekawie, bo o to właśnie chodzi, te monetki pewnie wam już się znudziły, jak wam pokazujemy. No ale to też nie mamy wpływu, co znajdujemy w ziemi. Natomiast właśnie takiego typu elementy z jakimiś tabliczkami znamionowymi cieszą przede wszystkim znalazców, czyli w tym przypadku mnie. A i wy też jakby podglądacie historii, która wyciągana jest z ziemi. No i można ją rozszyfrować. Zaraz zrobię zbliżenie, zobaczymy co to jest. Co to było dokładnie? Faworit. Prawdopodobnie od roweru, ale trzeba się temu bliżej przyjrzeć. O, tak widać z bliska część tego napisu. Chemitz Gablenz Favorit, a od góry co? Herm. No, musicie sami też doczytać. Wy pewnie macie łatwiej, żeby to w jakiś sposób sobie
zinterpretować, bo siedzicie przed komputerem, a ja wam pokazuję to na żywo prosto z lasu. A podgląda mnie kto? Ja. Czekam, aż mi to dasz i ja sobie to tutaj przeczyszczę. Goblins. Minnic, goblins. Favorit. Herm Riemann. Nie umiem po niemiecku, nigdy się nie uczyłam. Ale fajne. Prawie takie fajne jak moje żelazko. Prawie. Tak, ale to chyba tak jak, mówiłeś, że to będzie od roweru. A tu co, tu jest moneta? Gdzie moneta? O, no zobacz co to jest. Weź mnie, nie strasz. Czy blaszkę? Nie, kawałek blaszki, a wygląda jak solid, zobaczcie. No naprawdę. To już by było podwójny fart. To kawałeczek blaszki, nie monetka. A szkoda, szkoda. Teraz w tym dołku sygnał jak dzwon podkopuje się sygnał coraz bardziej narasta, natężenie coraz większe, czyli on się zbliża do cewki. Wyciągam ręką, a tam taki krążek. Już widzę, że to jest ołowiany krążek. Myślałem, że tutaj zejdę takie emocje, no bo liczę też na jakąś większą monetę, o większym nominale. Natomiast sami zobaczcie, co to jest. Tak ten placek ołowiu wygląda. O Jezu. A serce zaczęło mi bić jak szybciej jak nic. Myślałem, że to naprawdę coś wyjątkowego. A to tylko to, co widzicie na ekranie. Niesamowite emocje. Na dzisiaj to już koniec przygód z naszymi poszukiwaniami. Jak widzicie, dzisiejsze poszukiwania można udać za udane. Zaczął się w tym miejscu, gdzie jesteśmy, taki miszmasz. Najpierw większa ilość monet, które znalazłem w poprzednim filmie. No i dzisiaj monetki, ale też inne rzeczy, które też cieszą oko. Bo te monety, monety, ciągle monety. Etam. Jeszcze, żeby to były takie, wiecie, duże srebrne albo chociaż małe złote, ale to tak nie jest. Natomiast najważniejsze, że my miło spędziliśmy czas, że trochę dotleniliśmy organizm. Mamy nadzieję, że też w jakiś sposób przez to, co wam pokazujemy, motywujemy was do ruchu, do poszukiwań, bo też o to w tym wszystkim chodzi. Dokładnie. Także dziękujemy wam i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko. A jeszcze zostawcie lajka, taktyczny komentarz i kto nie subskrybuje kanał, zasubskrybujcie. Serdecznie dzięki i już do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.